Cześć widzowie, z tej strony Daniel Magical. Słuchajcie, jestem wam winien wyjaśnień, dlaczego oficjalnie nie zawalczyłem na gali Elite Fighters. Jest już po pierwszej gali, nikomu, mam nadzieję, że teraz nie zaszkodzę i nie chcę, aby ludzie myśleli, że walczyłem dla pieniędzy lub czy że umowa była na próbę. Jak wiecie, DJ, który był włodarzem na pierwszej konferencji, którą mogliście zobaczyć, Rudy DJ, widzieliście go na pierwszej konferencji, jak wiecie również został wyrzucony za jakieś afery z Elite Fighters. Tutaj macie screena, który pokazuje dowód na to, że dwa dni przed konferencją zostałem wyrzucony z grupy zawodników Elite Fighters bez żadnej informacji. Jak wiecie również, były cele na treningi. Ja przez dwa miesiące wydałem ponad 4000 zł na przygotowania. Między innymi na rower, na cateringi, na trenerów, na suplementację, na rękawice, na strój, na buty bokserskie, na dojazdy. Więc jak tutaj ten DJ mówił, na pewno mi nie zależało na tym, aby dostać kilka tysięcy więcej. Ponieważ chciałem się fajnie przygotować, iść dalej w to, rewanż z Rafoniksem na przykład, a nie tam, żeby się kłócić o jakieś kilka tysięcy, jak tam ten DJ napomknął. Jako widzowie, tutaj mam dla was rozmowę z tym DJ Matej, który był włodarzem Elite Fighters, przez którego właśnie odszedłem z tej gali. Macie 11 maj, 22:34. Pamiętaj, aby porozmawiać z moim prawnikiem o umowie. Aby było na spółkę ITP. Numer ci podałem. I cisza. 14 maja, jak widzicie, ja tak, zapytałem, czy fajne napisałem fajne banerki, wysłałem strój, jaki chciałem na konferencję, akurat, że będzie pasować tutaj do, kurczę, wystroju, czyli mi zależało walczyć. Mi zależało na tej walce z Baobabem. 17 maj, czyli to jest dwa dni po Chorzowie. Dobra, włączamy. Siema, siema, ja chciałem jeszcze raz zapytać o te umowy, że te kwoty tam wpisać, zmienić mi te trochę warunki w umowie. Czy tu mam prawnikowi wysłać, on ma to zmienić i wam wysłać? I żeby na koszulce było Daniel Magical, nie? Bo tam a to ja muszę w tabelce zmienić, tak? Dasz mi link do tabelki? Dobra, i zobacz, i 17 maj dalej. Zobacz, jak fajnie na polska rodzinka na YouTubie wymyśliłem z tą koszulką, nie? Sobie leży fajnie. No, koszulkę normalnie położyłem na łóżko. Byłem dumny i cieszyłem się, że mogę reklamować galę po takiej przerwie, po kontuzji. I potem mówię, że komentarze wyłączone są na kanale, że lipa, że jak to poustawiać. I 25 maj, nadal była cisza. Tutaj ci wysłać, co bym chciał zmienić, chodzi o umowę. No i podał mi swojego maila i napisałem, że poszło. Mam w historii, sprawdź. No ja wysłałem mu tą umowę i to miała być umowa, która miała być na galę, miała być zaakceptowana między innymi. A ta umowa w Rzeszowie to nie była na próbę, to oni to słowo wymyślili, ten DJ, Rudy to wymyślił. Bilgun raczej nie, ale Body Hrajs i Robalini wiedzą, że ten DJ mi mówił, że ja miałem tylko dać podpis, żeby to była taka pokazówka, że ja już jestem ich zawodnikiem, a potem będziemy tą umowę zmieniać tak jak ma być, po mojemu. Dlatego jak widzicie, przed Rzeszowem i po Rzeszowie cały czas się upominałem, ja tą umowę mu na maila wysłałem, a potem wyszły cyrki, że ja niby dla pieniędzy chcę walczyć, że ja rezygnuję, bo chciałem większej kwoty. To nieprawda. Jak wiecie również, promowałem tą galę od początku. Byłem za nią, pokazywałem koszulki, TikToki nagrywałem, nawet ten DJ wypomniał mi, że Daniel się na wszystko zgadza, że nawet nagrałem jedzenie, czyli poczęstunek z bufetu w Rzeszowie. To nawet wyśmiał to, że Daniel takie coś nagrywa. No sorry, chciałem promować tą galę, tak? A co do Baobaba, chciał za sparing 5000 zł. Za sparing zwykły, jak już wiedziałem, że nie będę tam walczył. Więc zobaczcie, kto tutaj dla kasy chciał być, a nawet mimo wszystko tam nie zawalczył, a robił dla nich największe wyniki, jeżeli chodzi o szoty, czy tam wywiady. I jeszcze najważniejsza rzecz, tutaj na ekranie gdzieś, jest moja mała metamorfoza. Żebyście nie gadali, że ja nie ćwiczyłem, bo przez dwa miesiące no troszeczkę widać różnicę, jednakże chciałem ćwiczyć, chciałem walczyć, no i chciałem wygrać, ale do tej walki nie doszło przez tego DJ-a, którego wyrzucili. Teraz jeszcze temat Rafoniksa, który sam kiedyś mówił, że konflikt
nie jest zakończony po tym, jak kopnąłem go, złamałem nogę, opluł mnie. Rafonik za kilka słów, które zostały skierowane od mojej mamy w jego stronę, za słowa łachmyta i siksa, znaczenie macie tutaj, chce od mojej mamy 15 tysięcy złotych. We wtorek na ten temat o 19, w najbliższy wtorek, robię specjalny stream o 19, gdzie te pozwy wam pokażę, przeczytamy je, no i zobaczycie, o co chodzi. Tutaj macie porównanie, jak kiedyś Rafonix rajdował nas, jak obrażał mnie i moją mamę. Macie głos, a w opisie macie całego shota. Dla grubasa. Prawie. Jeszcze trochę. 3900. Normalnie. Czteryka. No i pozdrawiam! Pozdro gruby, wariacie. Zawsze byłeś jebany w cipę, jak twoja matka Menelica rozjebana, kurwa pierdolona dziwka szmata. Normalnie. Dobra, lecimy na kasyno. Lecimy na kasyno. Dodatkowo mówił, że będzie reklamował skamy. Też macie tutaj fragment, jak to mówi, a shota macie w opisie. Teraz chyba będę mieć Smile Secret na Insta. Zęby, wybielanie ząbków. Na pewno chcesz to brać. No ja biorę wszystko, mam wyjebane. Dla mnie to tam... fama na to jest. Ja mam w piździe. Biorę siano i chuj mnie obchodzi, czy to skam, czy nie. Wyjebane mam to. Będziesz ciśnięty przez każdego? No to będę miał z kim lecieć. Wiadomka. Kolejna sprawa. Mówił do mojego brata Łukasza, jak miał 13 lat, młody, że mu połamie nogi na konferencji przy mojej mamie. Też macie nagranie? W opisie macie shota. Kurwa jebana. Zobaczymy cwelu jebany, jak przyjedziesz. Halo. Na konferencję. Nogi ci łamie, obiecuję ci to. Kurwa, uspokój się, uspokój się. A teraz za walkę z moim bratem chcę 500 tysięcy złotych. Walczyć takim osobą za fajne MMA. Ja od siebie mogę powiedzieć tyle. Od siebie mogę powiedzieć tyle. Taka walka kosztuje u mnie 500 000, nie? I teraz tak, jeżeli jakaś federacja chce walki, gdzie jest prawdziwy konflikt już od wielu lat, początek internetu, to walka Daniel Magical Rafonix w boksie to jest czysta kopalnia złota. Dodatkowo dymy gwarantowane na konferencji, to na pewno, wiecie jak to jest. I najważniejsza wiadomość ode mnie. Każdy zarzuca mi z hejterów, z wykopów, z widzów nawet, że ja walczę dla pieniędzy i tak dalej. Dlatego ja mam trzech wrogów, gdzie mam z nimi no, od wielu lat mega spinę. Jest to Rafonix, Baobab i Gural. I całą moją garzę, całą wygraną, jeżeli przegram z nimi i do tych walk by doszło, oddaję im całe moje wynagrodzenie. Wszystko im oddaję, totalnie. Mogę umowę podpisać, nie na próbę prawdziwą i wszystko im oddaję, jak przegram, nie? Byłem na pewno lepiej przygotowany, byłem pewny siebie, jak nie wiem, jak są jakieś wątpliwości, to może być rewanżyk, dla mnie to tam nie ma problemu, nawet za rok, jak mu ta noga wyzdrowieje, w co... Wątpię w ogóle, że on będzie mógł wrócić do tego sportu, no bo no, kontuzja jest mega, nie? No, także to na tyle. No i ogólnie, co o tym myślicie? Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Mi to już jest obojętne, ja nie muszę walczyć, to jest wszystko dla widzów. To wy macie oglądać show. Jeżeli ktoś tą walkę będzie chciał, chętnie się spróbuję, poćwiczę znowu, zrewanżuję się, pokażę wam, jak powinno być tak naprawdę. Już wtedy nie powinienem się połamać, ja straciłem zdrowie, ale chciałbym wam udowodnić, że jednak, no pozdrawię tego tam Rafonixa walnąć, nie? No. Dobrze, dziękuję i do zobaczenia.